Moja dzisiejsza gościni uczestniczy w terapii od długiego czasu. Ile? O tym powie Wam sama w dzisiejszym podcaście. Ale kiedy mówimy o terapii, zazwyczaj mamy na myśli terapię indywidualną. Tym razem moja dzisiejsza gościni opowie o swoim doświadczeniu terapii grupowej, czyli co się dzieje, kiedy na jednej sali spotyka się dwóch terapeutów i grupa nieznanych sobie dotąd osób, by podzielić się różnymi trudnymi kawałkami ze swojego życia i popracować na procesach i relacjach z innymi. To jest podcast Gutral Gada. Ja nazywam się Joanna Gutral, jestem psycholożką i psychoterapeutką, a to jest podcast psychoedukacyjny, który prowadzę. Jeżeli jesteś ze mną już po raz kolejny, witam cię bardzo serdecznie. A jeżeli po raz pierwszy kłaniam się nisko i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Gutral Gada. By the way. Dziękuję i kłaniam się nisko wszystkim patronom i matronom, którzy wspierają tworzenie. Tego podcastu. Bez Was przyznam szczerze, nie dałabym zupełnie rady. Zatem bardzo serdecznie dziękuję a tych, którzy chcą dołączyć do tego zacnego i szanownego grona. No, moja wdzięczność kieruje się w Waszą stronę, a szczegóły tego, jak to zrobić, znajdziecie w opisie dzisiejszego odcinka. To co? Zapinajcie pasy, lecimy. To jest podcast Gutral Gada. <sum> Ladies and gentlemen, przed Państwem Paulina Mikuła. Cześć, Paulina. Cześć, dzień dobry. Ja Ciebie zaprosiłam do tego odcinka, który będzie kontynuacją poniekąd naszej rozmowy z poprzedniego mojego życia podcastowo-internetowego, bo jakiś czas temu. Gruby czas, myślę, że około dwóch lat temu spotkałyśmy się po raz pierwszy, i byłaś pierwszą osobą rozpoznawalną w internecie, do której odważyłam się napisać z zaproszeniem do podcastu. I pamiętam, że ja pisałam tę wiadomość drżącymi rękami, że oto ta Paulina z kanału, mówiąc inaczej, i ja piszę do niej, i jeszcze w ogóle zapraszam ją do jakiegoś nieistniejącego chyba na tamten moment podcastu, i Paulina napisała: no dobra, spoko, to kiedy? I ja nie wiedziałam w ogóle, co mam z tym zrobić. Byłam wtedy, dopiero byłam przerażona no co ty? i bardzo mocno przygotowywałam się do tego wywiadu, ale to, to już kończąc y, taką prywatę i tytułem wstępu, to y, spotkałyśmy się wtedy w takim momencie Twojego terapeutycznego życia, w którym otwarcie mówiłaś o tym, że kończysz swoją przygodę z terapią indywidualną i została Ci zarekomendowana terapia grupowa. Zgadza się. I Ty w ogóle nie jesteś zachwycona tym pomysłem. Nie byłam, byłam przerażona. No. Ale to nie do końca może tak, że ta terapia została zarekomendowana, bo zaczęło się od tego, że zaczęłam się odżegnywać od tego typu terapii. Przychodziłam na spotkania z terapeutką i mówiłam: O, terapia grupowa nigdy w życiu nie na 100% nie. I terapeutka zamiast przyjąć to i powiedzieć: Nie ma problemu, pani Paulino, o czym pani chce porozmawiać, powiedziała: A dlaczego? Dlaczego pani tak się boi? Porozmawiajmy o tym. O co tutaj chodzi? Ci terapeuci tak pytają, właśnie jak, jak coś wnosisz, to wiesz. Nie, nie puszczamy tego wolno, bo chcemy zrozumieć, co tam się kryje. No i jak długo ty byłaś w terapii indywidualnej, powiedz? Od września 2014 roku do marca 2021, czyli 7 lat. Zaliczamy 7 lat, dokładnie. 7 lat terapii to długo, ktoś by mógł pomyśleć. Bardzo długo, bardzo długo, ale. To jest śmieszne, dlatego że kilka miesięcy wcześniej byłam przekonana, że ta moja indywidualna terapia będzie trwała w nieskończoność. Dlatego że z racji pandemii trochę, ale też z innych przyczyn w 2020 roku prowadziłam bardzo osamotnione życie, takie zdala od ludzi. I moja terapeutka zwracała na to uwagę i powtarzała, że Zazwyczaj ludzie mają wokół siebie przyjaciół, znajomych i z nimi załatwiają sporo rzeczy, więc na terapię już zostaje mniej, na terapii zostaje mniej rzeczy do przerobienia, a ja tego nie robię z ludźmi, więc moja terapia może trwać nieco dłużej niż przeciętnego człowieka, że tak powiem. I uznałam, że Okej, okay, godzę się na to. Jeżeli tak, to tak. Nie walczę z tym, przyjmuję to. Być może moja terapia będzie trwała 15 lat. Ale właśnie minęło kilka miesięcy i doszłyśmy do wniosku z terapeutką, że czas może się pożegnać i spróbować czegoś innego. No i tak zrobiłyśmy. No a jak to w ogóle wyszło? Bo wiesz, to faktycznie czasami w ramach prowadzonej terapii pojawiają się... Różne pomysły, które wynikają z procesu. To znaczy, czasami terapeuta, i teraz robię taką wstawkę psychoedukacyjną dla naszych słuchaczy i słuchaczek, może zasugerować konsultację psychiatryczną, może zasugerować zmianę formy terapii albo na przykład dołożenie jakiegoś elementu w postaci, nie wiem, treningu mindfulness albo właśnie terapii grupowej. To co, tak? Któregoś razu pani terapeutka na Cię Pani Paulina, a jak my nie mamy ludzi, to my sobie tych ludzi zorganizujemy, marsz na grupową. No, może nie w ten sposób. Zaczęło się w ogóle od tego, że wspominałam o terapii grupowej mojej znajomej i właśnie wspominałam, że ja bym w życiu się na coś takiego nie zdecydowała. Tak jak wspomniałam, terapeutka pociągnęła ten temat i zapytała, dlaczego tak bardzo nie chce, a ja doskonale wiedziałam, dlaczego nie chcę. Ja po prostu, w głębi duszy, miałam świadomość tego, że mnie taka terapia jest bardzo potrzebna. I ta moja terapeutka też to dostrzegła, bo na indywidualnej wiele rzeczy się zrobi, można się dowiedzieć o sobie bardzo dużo, można uzbroić się w różne mechanizmy, narzędzia, które pomogą w różnych trudnych sytuacjach, ale nie można za bardzo przetestować, potrenować relacji z ludźmi, no bo tych ludzi na tej terapii indywidualnej nie ma. Więc uznałyśmy, że dla mnie terapia grupowa będzie takim dopełnieniem i drugim etapem całego procesu terapeutycznego. Więc, nawet jak tak człowiek o tym posłuchał, to wydaje się to rozsądne, prawda? I takie logiczne. I ja też w głębi serca czułam, że tak, że tak to powinno być, tak to powinno wyglądać. Ja już na terapii indywidualnej zrobiłam naprawdę dużo. Tyle, ile mogłam, tyle zrobiłam. A teraz czas, żeby wyjść do ludzi i sprawdzić. Co w tych relacjach sprawia mi trudności? No dobra, ma to sens, ale też pytanie techniczne. Ustaliłyście to, wymyśliłyście to i co? Koniec terapii, na, za tydzień poszłaś y, już od razu na terapię grupową? Jak to się odbyło też w taki sposób formalny? I co się w ogóle w tobie działo w tym czasie? Formalnie wyglądało to tak. Że moja terapeutka poleciła mi ośrodek i powiedziała, że żeby się nie nastawiać, że to będzie bardzo szybka akcja. Że na terapię grupową się czeka, bo trzeba zebrać uczestników, trzeba zebrać, znaleźć terapeutów, którzy są gotowi, dyspozycyjni, którzy stwierdzą, że okay, przez kilkanaście miesięcy będziemy regularnie w każdy wtorek spotykać się na dwie godziny z grupą. No, i wiadomo, trzeba trochę życie do tego dostosować. Więc kiedy pisałam mail do tego ośrodka, to z takim przekonaniem, że ta terapia rozpocznie się albo w połowie roku, a to był jakiś koniec stycznia, początek lutego, albo na przykład jesienią. No i napisałam ten mail, bardzo szybko dostałam odpowiedź o treści mniej więcej pani Paulino, pierwszy termin to 16 lutego, a drugi 23 marca, który pani wybiera. No i który pani wybrałaś? Wybrałam 23 marca. A, żeby jeszcze troszeczkę Udałam. pounikać. Tak! Tak, ja wam w takim szoku, no bo jak to? Przecież miałam się nie nastawiać, że to będzie szybki termin. Yy, miałam, to miało trwać. Terapeutka naprawdę mnie uspokajała, że jeszcze mamy czas na podsumowania, że jeszcze zdążymy zrobić różne rzeczy. Także proszę, proszę się nie martwić, ale proszę ten mail napisać. A tu się okazało, że nie. Zostało mi kilka spotkań, pięć spotkań z yy, terapeutką indywidualną, więc kiedy do niej wróciłam i o tym powiedziałam, ona. Stwierdziła: Okej, okay, no to w takim razie powoli kończymy, będziemy podsumowywać różne rzeczy. I o czym, pani Paulino, jeszcze chce pani ze mną porozmawiać? I to było absolutnie przerażające. Mnie się chciało tak wyjść, bo ja się czułam to jest może trochę głupie yy, i nie każdy to zrozumie ale ja się czułam trochę tak, jak dziecko, które ma jechać na kolonię, i z jednej strony Czuję się podekscytowane i wie, że to będzie zabawa i nowi ludzie i nowe doświadczenia. Ale z drugiej, tak trudno opuszczać rodziców, bo przy nich jest tak bezpiecznie i wszystko jest takie znane. Mm, więc trochę to tak wyglądało, trochę tak to odbierałam. Tak myślę, że to porównanie z kolonią jest całkiem trafne. To wyjazd już kupiony, miejsce zaklepane. Wiesz, kiedy wyjazd, była pokusa, że a może jednak nie pojadę. A może jednak coś wymyślę, żeby zostać? Tak, tak, cały czas, do końca. Jeszcze na dzień, chyba przed 23 marca, zastanawiałam się, czy to ma sens, czy ja dam radę, czy um, mam wystarczająco dużo sił. Także te wątpliwości cały czas były. Um, jeszcze dodam, że od strony formalnej istnieje coś takiego jak konsultacja przed rozpoczęciem terapii grupowej. Ja na taką konsultację poszłam, um, no nie wiem, ze trzy tygodnie, może przed y, uruchomieniem y, terapii grupowej. Um, no i poszłam tak, y, taka pewna siebie, no bo przecież o co chodzi? Ja mam wszystko w głowie poukładane, wiem na czym polega problem, wyłożę wszystko, y, kawę na ławę i krótka piłka. No i co? I okazało się, że przez trzy, czwarte spotkania strasznie płakałam. Czyli być może na głowę się wyterapeutyzowałam, że tak powiem, ale emocjonalnie to jeszcze wszystko było żywe. Przyjęli. Po wypłakaniu, żeby pani się nadajesz. Przyjęli i y, podstawili pod nos od razu umowę, bo podpisuje się umowę i tam są różne zobowiązania. E, więc terapeutka, która ze mną rozmawiała, dała mi, wręczyła mi e, tę umowę i powiedziała: No to zostawiam panią tutaj w takim oddzielnym pokoju i proszę podpisać i, i tę umowę na tym biureczku zostawić. Ja byłam trochę w szoku, że to już, że, że na chwilę po zakończeniu tej konsultacji ja już mam podpisać jakąś umowę. No ale też przeczytałam ją i ona była dość krótka i y, konkretna, więc nic nie wzbudzało moich wątpliwości. Więc y, miałam w sobie takie przekonanie, że no, no tak, no trzeba to po prostu podpisać. No i podpisałam. A mówisz umowa, wiesz, to może brzmieć trochę przerażająco y, dla słuchaczy i słuchaczek, bo umowa nam się kojarzy z jakimiś usługami. Y, komunikacyjnymi i milionem rzeczy, które są wpisane małymi literkami gdzieś tam na końcu. Czego dotyczyła ta umowa? Jakie zasady? Do, jakich, do, do, do przestrzegania jakich zasad byłaś zobowiązana jeszcze przed rozpoczęciem terapii grupowej? Zapisy były między innymi takie, że zobowiązuję się chodzić na tę terapię, że jeżeli rozpoczynam to kończę, bo to jest bardzo ważne, żeby grupa dotrwała do końca. Mm, że nie utrzymuje relacji z innymi uczestnikami grupy, mm, ani relacji towarzyskich, ani seksualnych żadnych. Że się z nimi po prostu nie kontaktuje między spotkaniami. Mm, że jeżeli zdecyduję jednak, że terapia nie jest dla mnie i odchodzę, to jeszcze dwa razy przyjdę. Mm, I powiem, dlaczego odchodzę. No i właśnie tego typu rzeczy. To zapamiętałam. No to w zasadzie to takiego rodzaju kontrakt i zbiór zasad, czyli nie było niczego pisanego drobnym drukiem? Nie, nie, nie. To było naprawdę e, sformułowane tak, że nie było żadnych wątpliwości, nic nie było podejrzane. Te zapisy też wydały, wydawały mi się logiczne i takie rozsądne. E, no bo jeżeli zdecyduję się uczestniczyć w grupie A po dwóch miesiącach... E, Zrezygnuje i tak zrobi 90% grupy, no to tej grupy nie ma. Więc to jest. Te zapisy są uzasadnione. No dobra, to teraz wróćmy pamięcią do 23 marca. Marca, tak, 2021. 2021. Wychodzisz z domu, idziesz na tę terapię. Korzystasz z dowolnych, znanych sobie środków tak. komunikacji. Boli mnie głowa. Co się dzieje? Boli głowa i nie możesz spać. No. Boli mnie głowa i nie mogę spać. Tak, nie spałam. Na początku byłam spokojna, Zobacz byłam pierwsza. <noise> Przyszłam jako pierwsza. Prymuska. No, oczywiście, bo chciałam przejść pierwsza. Nie chciałam dopuścić do takiej sytuacji, że grupa na przykład już będzie siedziała na krzesłach, a ja wchodzę jako ostatnia i siadam na tym ostatnim wolnym krześle. Przerażałoby mnie to. Nie chciałam skupiać na sobie uwagi. Chciałam być pierwsza. I chciałam kontrolować, kto przychodzi. Czyli to ja chciałam tak monitorować, co się dzieje. Więc udało się, byłam pierwsza, zaczęły pojawiać się osoby, wydały mi się bardzo sympatyczne, więc już jakiś stres odszedł. I, i miałam taką nadzieję, że mm, będę spokojna, że zachowam spokój, że właśnie nie będę płakać, bo ja bardzo nie lubię publicznie płakać. Ale oczywiście. Pff, <tak>, tak, nie udało się. Bo y, jako pierwsza y, zaczęła opowiadać o sobie, o swoich problemach, y, najmłodsza uczestniczka, y, i ona opowiadała o takich problemach, które ja dobrze znam, więc to uruchomiło. We mnie fontannę. Ja po prostu zaczęłam wyć, szlochać, trząść się na krześle. Cała telepałam. I to zauważyli terapeuci. Więc jako druga mówiłam ja. No bo terapeuta zapytał mnie, co mnie tak poruszyło w wypowiedzi koleżanki. Więc już ja mam terapeuta. Pełta, a wcześniej powiedziałeś terapeuci. Ach tak, to ilu ich tam było? Dwoje, dwoje, i to chyba częsta praktyka, że jest dwoje terapeutów przy grupie. Nam się trafiła terapeutka i terapeuta, pomyślałam o jak rodzice, taka para jak rodzice. I to spowodowało, że się poczułam bezpiecznie i, i fajnie, i miło. No, a potem zaczęłam sobie opowiadać, z czym ja przychodzę. No, i wyjaśniłam, co mnie tam dotknęło. Um, jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć. To, to nie jest tak, że poszłam na grupę, dlatego że nie potrafię w ogóle rozmawiać z ludźmi, boję się ludzi, um, unikam ich, um, nie wiem jak zagadać, nie wiem jak zacząć rozmowę. Nie, ja to wszystko robię. Robię to świetnie. Tylko, że mój problem polega na tym, że nie potrafię utrzymać relacji. Kiedy już Druga osoba staje mi się bliska i zależy mi na tej osobie, to nie potrafię stawiać granic. Więc jeśli ta osoba nadepnie mi na odcisk, to ja nie potrafię zakomunikować, że coś jest nie tak i coś mnie zabolało, tylko raczej albo obracam to w żart, albo milczę. I to doprowadza do sytuacji, w której podświadomie przez tego typu sytuacje ochładzam te relacje, no musiałam zrymować. Moja terapeutka zresztą słysząc, jak ja się zachowuję w różnych sytuacjach, powiedziała, że to tak będzie wyglądało. Pani Paulina, jeżeli pani nie będzie mówiła o tym, że coś panią zdenerwowało, zezłościło, że jest pani zła, to pani podświadomie będzie ochładzać relacje z tym drugim człowiekiem, który nie wie, co się z panią dzieje, co zrobił nie tak. No ja na początku uznałam, że nie, że trochę histeryzuję, ale no, życie pokazało, że miała 100% racji. ja się zaczęłam odsuwać. Z czasem, bo bojąc się, ale to jest naturalna reakcja. Po prostu bałam się, że znowu coś takiego się wydarzy. Ja nie zareaguję w odpowiedni sposób, nie stanę w swojej obronie i yy, chcąc tego uniknąć, po prostu rezygnowałam z danej relacji. No i to w konsekwencji spowodowało, że yy, nie powiem, że zostałam sama, bo zawsze miałam jakąś grupę, zawsze mam jakąś grupę ludzi wokół siebie, ale z niektórych bardzo ważnych dla mnie relacji zrezygnowałam, one zniknęły. To na poziomie poznawczym wiedziałaś, czyli na takim, wiesz, miałaś koncepcję, miałaś to logicznie rozpykane, w czym tkwi sęk. Mhm. A co się działo z Tobą emocjonalnie w czasie tych procesów grupowych? No i przede wszystkim, jak się nad czymś takim pracuje w terapii grupowej? No, przede wszystkim, jeżeli ktoś cię w grupie wkurza, to mówisz mu o tym. Bo nie możesz uciec, bo podpisałaś umowę. M mogę przemilczeć. Oczywiście, że mogę przemilczeć. Oczywiście, że mogę y, odstawiać teatr i ze wszystkiego się śmiać. Tylko chodzisz na tę grupę, wydajesz te pieniądze, pocisz się tam i stękasz i y, wiesz, że musisz mówić o tych trudnych rzeczach, bo wtedy masz. Masz szansę na to, że coś się w Twoim życiu zmieni. Jeżeli będziesz to wszystko ukrywać, no to ta grupa ci w niczym nie pomoże. Więc na przykład, mnie jeden uczestnik bardzo wkurzał i chodziłam y, wiele tygodni, y, mając w głowie tę myśl, że muszę o tym powiedzieć. Że ja w końcu muszę o tym powiedzieć, bo na tym to polega. Rozmawiałam o tym też z różnymi znajomymi. Oni mówili, Paulina, no musisz Zdziskowi, nazwijmy go Zdziskiek, o tym powiedzieć. No i w końcu powiedziałam. I czułam się bardzo bezpiecznie, mówiąc mu y, o tym, bo wiedziałam, że jeżeli ja coś zrobię źle, to terapeuci zareagują i jakoś poprowadzą tę rozmowę tak, żeby wszyscy się czuli komfortowo. No i rzeczywiście, trochę tak się, tak się wydarzyło. Czasami w gości, którzy, których zapraszam do podcastu i którzy opowiadają o różnych formach terapii, pytam o to trochę tak, jakbyśmy zobaczyli nagranie z Twojej terapii grupowej na podglądzie albo na jakiejś kamerze. Wiem, że nie możesz mówić o tym, co działo się na terapii: nie zdradzać danych, członków grupy, ani przytaczać żadnych historii, które byłyby możliwe do identyfikację tych osób, ale tak to też było w umowie. Ale siedzą na krzesłach ludzie. Tak, zgadza się. I ci ludzie, co patrzą na siebie, jakoś terapeuta, mówi: Dobrze, to dzisiaj będziemy rozmawiać, proszę Pani Paulina, pani Paulina ochładza relacje, no to lecimy z panią Pauliną. Nie. Czy jak to się dzieje? Wchodzisz, siadasz, sesja start, no co tam się wyrabia? Przychodzimy <gryw> i terapeuci często zadawali takie pytanie: Z czym Państwo dzisiaj przychodzą na grupę? Co tam leży na wątrobie? Co jest na wierzchu? Jakie jest zmartwienie? No z czym Państwo przychodzą? I wiele razy było tak, że choć przychodziłam na spotkania z myślą, że na przykład dziś się nie odzywam, dziś niech inni się produkują, ja słucham, albo dziś będę twarda, dziś nie będę się za bardzo rozczulać, dziś będę taka opanowana. Ale to pytanie powodowało, że ja się rozklejałam. Nie wiem dlaczego, nie wiem czy to jest normalne, myślę, że wszystko jest normalne, ale, ale tak miałam, że nie potrafiłam zachować spokoju. Kiedy słyszałam właśnie to pytanie, bo ono było takie rozczulające, jednak, bo ono było powiedziane z taką troską. No i wtedy, na przykład, ja zaczęłam szlochać, i, i łzy kapały, tak, leciały po policzkach. No i ci to widzieli, więc mnie wyciągali. No to Pani Paulino, no to co tam się dzieje? Tak? Dlaczego jest Pani taka poruszona? Albo na przykład inni mówili, dobra, ja dzisiaj przychodzę z tym i z tym. Albo na przykład ktoś mówił, dobra, dzisiaj ja chcę zabrać głos. Muszę Wam o czymś opowiedzieć. Ja na przykład ostatnio miałam taką sytuację i nie potrafię sobie z nią porazić. Więc zawsze raczej ktoś jako pierwszy zabierał głos, zdarzało się też tak, że nikt nic nie mówił. I wtedy terapeuci zadawali pytanie konkretnej osobie. Więc to się jakoś tak toczyło naturalnie i raczej nigdy nie było tak, że, że nigdy nie było tak, że przez pół godziny na przykład nikt nic nie mówił. Tylko te pierwsze minuty to był taki czas na rozruch, a potem to już szło. Twoja terapia grupowa się zakończyła. Co... Najważniejszego sobie z niej zabrałaś? Chyba najważniejsze było to, że po pierwsze, jeżeli ja jestem na kogoś zła, to ludzie słysząc o tej mojej złości nie odwracają się, nie ignorują jej, tylko ją przejmują. I tak było kilka razy. E, na przykład raz się zezłościłam e, w związku z tym, że myśmy mieli wakacje w lipcu, czyli wtedy nie było spotkań, i to był czas na to, żeby. Uczestnicy grupy pojechali na wakacje. No i wracamy w sierpniu. I w sierpniu słyszę, że ludzi nie będzie we wrześniu, bo oni mają wakacje we wrześniu. <grym> ja tak sobie myślę, ale jak to? Przecież mieliście na to czas w lipcu. Ja też miałam możliwość y, pojechania na wakacje we wrześniu z bliską mi osobą i powiedziałam jej: Nie, nie mogę jechać we wrześniu, bo ja mam czas na wakacje w lipcu, bo we wrześniu już y, wraca grupa. I ja nie chcę tracić tych spotkań. Więc ja poświęciłam swoje wakacje na rzecz grupy, a wy mi mówicie, że spadacie na wakacje. I y, zanim. Y Opowiedziałam o tym na grupie, to rozmawiałam o tym z różnymi moimi znajomymi. I jedni mówili: Hej, to jest twoja decyzja, że ty zrezygnowałaś z tych wrześniowych wakacji. To nie jest odpowiedzialność grupy. A drudzy mówili: No to powiedz, że jesteś wkurzona. No i ja pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby złapać tę złość i żeby właśnie jej nie zagłuszać, nie wyciszać, tylko yy, przy niej być przez chwilę. Więc yy, spotkałam się. Yy, z uczestnikami grupy i powiedziałam: Hej, jestem na was zła. Wiecie, jestem na was zła. I brałam pod uwagę to, że oni powiedzą: Ale to jest twoja odpowiedzialność w ogóle z czym, z czym do ludzi. Jesteś histeryczką, schowaj te złość do kieszeni, bo jesteś żałosna. Brałam taką opcję pod uwagę, ale większość grupy powiedziała: okej, okay, Rozumiemy, że możesz być zła, tak. Przyjmujemy tę twoją złość. To nie oznacza, że zrezygnujemy z tych wrześniowych wakacji, ale rozumiemy, że rzeczywiście to może być dla ciebie trudne. I to było nowe doświadczenie w moim życiu. Takie. Że można być w relacji pomimo złości? Tak. Tak. Że się świat nie wali w związku z tym, że ja jestem zła na kogoś. Że to nie oznacza. Mm, Końca relacji. I to też nie oznacza, że ktoś mnie będzie oceniał, że coś z tą moją złością jest nie tak. A co było dla Ciebie trudne w terapii? Co było trudne? Trudne było to, że sporo ludzi odeszło. Na początku było nas dziewięcioro, na końcu pięcioro, z czego jedna osoba wyjechała za granicę i łączyła się czasami zdalnie z nami. Więc było tak niekiedy, że Przychodziły trzy osoby, i na przykład jedna łączyła się zdalnie. Albo były po prostu trzy osoby. I to było trudne, bo mnie się wydawało, że żeby ta grupa miała sens, to jednak ci ludzie powinni chodzić. No ale dobra, uznałam, różne rzeczy się yy, przydarzają. Różne sytuacje są w życiu, niektórzy rzeczywiście mogli zrezygnować, ja to przyjmuję, ale wkurzało mnie niemiłosiernie to. Że ci ludzie nie przyszli na te dwa spotkania ostatnie. Że wysyłali mail, że spadają. I to było takie nie fair, uważam. Jedna osoba przyszła, żeby powiedzieć, że już jej więcej nie będzie, ale to była jedna osoba i przyszła tylko na jedno spotkanie, nie na dwa. Tak jak było w umowie. Pamiętam, że mnie terapeutka zapytała, czy dla mnie, nie czy dla mnie to jest OK, tylko. Chciała upewnić się, co to we mnie, jakie to emocje we mnie wywołuje w związku z tym, że tak często zachowują się ludzie w internecie. Zostawiają jakiś nieprzyjemny komentarz i idą dalej. A ty siedzisz jako twórca internetowy, twórczyni internetowa i się zastanawiasz, ale o co temu człowiekowi chodziło? Czy, 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 czy jest nie tak coś? Czy ja coś zrobiłam nie tak? I myślisz, i główkujesz, i zastanawiasz się. I z tą grupą było podobnie, bo yy, ja się zastanawiałam, czy ze mną jest coś nie tak w związku z tym, że ci ludzie odeszli. Bo może ja byłam niewystarczająca, ja niewystarczająco pomogłam, nie zaangażowałam się, zrobiłam coś po prostu nie tak. I gdyby ci ludzie przyszli na te dwa spotkania, to ja miałabym szansę o to zapytać, ale ja nie miałam na to szansy. Więc zostałam z takim wielkim znakiem zapytania, i to było takie trochę męczące. Co więcej, myśmy każdą, każde odejście musieli przepracować, więc tych strat było bardzo dużo. I czasami miałam takie poczucie, że my stoimy w miejscu, no bo cały czas wracamy do tej straty. I jedna osoba odchodzi, okej, okay, już to za nami, druga osoba odchodzi i znowu. I co ta strata nam robi, jak się czujemy i tak dalej. Więc to było bardzo męczące i takie zaskakujące. I trochę to było jak, jak jakiś koszmar, który stawał się po prostu jawą, tak? Stawał się realną, stawał się rzeczywistością. Ale wiesz, też takie odchodzenie bez szansy na wyjaśnienie, na domknięcie poznawcze... Y to zdarza nam się w relacjach poza grupą terapeutyczną. Mamy osoby, które ghostują nas, tak to się teraz mówi. Mamy osoby, które odchodzą w, w takim wymiarze fizycznym, po prostu umierają i nie mamy szansy dokończyć i wyjaśnić sobie różnych kawałków w relacji. Masz takie poczucie, że te procesy, które działy się w grupie, w grupie Przypadkowych osób, które zdecydowały się na terapię grupową, które pod okiem terapeutów na, w tym procesie konsultacji zostały zakwalifikowane do pracy w tej grupie, nagle odtwarzają jakieś schematy relacji, które mamy szansę widzieć i których mamy szansę doświadczać w rzeczywistości? Wydaje mi się, że tak, że wszyscy odtwarzaliśmy. To jest, to jest dobre pytanie, bo muszę się zastanowić, jaki przykład przytoczyć, ale. Opowiem o sobie, bo to jest najprostsze. Dokładnie. I to jest druga rzecz, y, którą ja wyniosłam z tej grupy, i to naprawdę otworzyło mi oczy i tak otrzeźwiło. Mm, ja wiedziałam trochę, że tak mam, ale na grupie bardzo dokładnie mogłam się temu przyjrzeć. Czyli obracałam w żart problemy. I na początku grupy jedna osoba powiedziała: Wiesz, Paulina, kiedy ty robisz taki cyrk i y, opowiadasz takie żarty, to, to jest bardzo śmieszne. Tyle, że mnie jest trudno się z tego śmiać, bo ja wiem, że pod tym kryje się prawdziwe cierpienie. Wtedy pomyślałam: okej, okay, oni są super świadomi i z tymi ludźmi będzie trochę inaczej, bo mm, moje sztuczki nie zadziałają. No, ale dobra. I tak ten schemat był silniejszy, więc odstawiałam teatr, odstawiałam cyrk, żarty, żarciki. Po pewnym czasie inna, inny uczestnik powiedział: Paulina, to już mnie wkurza. Bo jeżeli ty nie traktujesz swoich problemów poważnie, to jak my mamy się nimi zająć na poważnie? I to było takie trudne, bo ktoś się na mnie wkurzył, a mnie jest trudno sobie poradzić z tą myślą, że ktoś się na mnie wkurza. Więc to był taki moment, kiedy pomyślałam sobie dość i rzeczywiście coś w tym jest, i może pora już zrezygnować z tej metody, bo ona zaczyna mi szkodzić. Kiedyś zdawała egzamina, teraz mi szkodzi. Więc zaczynam już teraz na poważnie podchodzić do swoich problemów i się ze wszystkiego nie śmiać. Ja oczywiście dalej z tego narzędzia korzystam, bo na przykład kiedy zapadała krępująca cisza, to ja potrafiłam powiedzieć, no dobra, no to teraz opowiem Wam o moim śnie, wszystko po to, żeby rozładować atmosferę i najczęściej rozładowywałam tę atmosferę taką luźniejszą gadką. Ale kiedy już mowa była o moich problemach, no to już starałam się naprawdę nie śmiać i opowiadać o nich bardzo, bardzo. Poważnie. Więc, po pierwsze, to jest taki, taka rzecz, którą ja przenosiłam z zewnątrz do grupy. No i to jest taka rzecz, która może nie tyle to jest rzecz, tylko w związku z tym, że tak się zachowywałam, wyniosłam cenną lekcję. O. Minęło od zakończenia terapii ile czasu? Tej grupowej? No. 28 czerwca ją zakończyłam. Czy to po prostu precyzyjnie, co do dnia i godziny? Precyzyjnie mi powiesz... na dwa dni przed moimi urodzinami, to pamiętam. A dzisiaj jest który? 11 sierpnia. Nagrywamy to 11 sierpnia, pewnie wyemitujemy trochę później. Przyjmijmy taką, takie, takie umowne założenie, że dwa miesiące jesteś po e, zakończeniu terapii. Jakie widzisz korzyści w swoim życiu, w swoim funkcjonowaniu codziennym? Czy w ogóle można mówić o jakichś korzyściach, jakichś benefitach, y, które obserwujesz, poprawie czegoś po takiej terapii grupowej? Mam wrażenie, że ta terapia jeszcze we mnie pracuje, bo słyszałam, że ona tak pracuje jeszcze kilka miesięcy, y, więc y, jeszcze jestem rozemocjonowana, kiedy myślę o tej y, terapii. To nie jest tak, że po jej zakończeniu od razu uznałam, że będę poznawać różnych nowych ludzi i rzuciłam się w taki wir poznawania ludzi. Co więcej, tak jak wspomniałam już wcześniej, problemy w relacjach z ludźmi u mnie się pojawiają, kiedy już ta relacja trwa i już jest. Zaczyna się robić blisko. Wysoki poziom, tak, wysoki poziom zaangażowania i jest blisko bardzo. Więc dziś to nawet nie jestem w stanie za bardzo przetestować, czy umiem już korzystać z tych narzędzi, w które wyposażyła mnie ta terapia, czy nie? Na pewno wyniosłam taką myśl, że relacje z ludźmi to są trudne sprawy. To jest czasami tyrka, to jest ciężkie. To nie zawsze są motylki. Yhm. Skakanie po łące, yy, chodzenie na koncerty i jedzenie yy pysznych rzeczy wspólnie. Nie, czasami to są trudne momenty i po prostu trzeba jakoś sobie z nimi radzić. A przede wszystkim trzeba o nich rozmawiać. Wiele razy na grupie bardzo. Dobrze było widać, jak trudno nam się porozumieć ze sobą. To znaczy, jedna osoba mówi jedno, a druga rozumie coś zupełnie innego. Tak też było ze mną. Ja na przykład wracałam do czegoś, o czym wspominałam kilka miesięcy temu, i ktoś z grupy powiedział: Hej, a ja to zrozumiałam, zrozumiałam zupełnie inaczej to, co ty mówiłaś. Więc dzisiaj też wiem, że zanim na przykład Zdenerwujemy się, albo będziemy zszokowani, to warto zadać jedno pytanie: czy mówiąc to i to masz na myśli to i to? Bo ja to tak rozumiem. Czyli warto po prostu dopytać, jakie są intencje drugiej osoby i o co tak naprawdę tej osobie chodzi, bo my naprawdę czasami ten sam komunikat możemy czytać zupełnie inaczej. I na tej grupie to było widać. I to było czasami przerażające. Naprawdę chciałabym, żeby każdy doszedł do takiego wniosku, bo o wiele łatwiej by nam się żyło w tej wspólnocie. No, łatwiej by nam było się dogadać, gdybyśmy pytali się o znaczenia rzeczy, o to, jak rozumiemy różne sprawy, bo czasami automatycznie zakładamy, że wiemy, co druga strona chciała nam powiedzieć, a faktycznie interpretacje różnych słów bywa jak kulą w płot i budowanie relacji, zgodzę się z Tobą, to jest orka na ugorze, która w zasadzie nigdy się nie kończy. E, ile trwała Wasza terapia i jak wyglądała ostatnia sesja? To było tak, no dobra, to skończyliśmy. Dziękuję Państwu do widzenia, już tutaj nie mamy o czym gadać, więc pora kończyć. Czy jakoś inaczej? Jakoś inaczej, ale zacznę od tego, ile trwała. 15 miesięcy kalendarzowych, tyle, że ten lipiec był wolny, czyli 14 miesięcy terapeutyzowania się. Ostatnie spotkanie było super, <laughs> było troszeczkę, ale też nie tak bardzo luźne. To nie było takie swobodne, miłe spotkanie. Dalej rozmawialiśmy o trudnych rzeczach. Trudne było to, że nie każdy skończył tę grupę w super momencie swojego życia. Znaczy, niektórzy byli w bardzo. Niektórzy byli na zakręcie, kończąc tę grupę. Na przykład, rzucili pracę, albo zmieniali pracę, albo dopiero wchodzili w związek, więc było dużo niewiadomych i znaków zapytania i niektórzy z nas martwili się o te osoby i o to, że zostają te same, że tej grupy już nie będzie, że nie będzie naszego wsparcia, że nie będzie wsparcia terapeutów. Mm. Więc, więc to było zaskakujące, i yy, takie smutne trochę. Ale nie było szansy na to, żeby tę grupę przedłużyć. Myśmy próbowali. No właśnie o to chciałam zapytać, że co, 15 tygodni wiedzieliście od początku, nie było tam, ale jeszcze, jeszcze miesiąc tych kolonii, co nie chcieliśmy na nie jechać, I teraz nam się tak podoba. Mm, nie było szansy najmniejszej na to, żeby tę grupę przedłużyć. Próbowaliśmy, podgadywaliśmy, mówiliśmy, ależ yy, drogie panie, bo yy, też muszę wspomnieć o tym, że w połowie tej terapii odszedł terapeuta i na końcu były dwie panie terapeutki. Ale <laughs> nam smaczka zostawiłaś na koniec. Ta, więc to, bo... Jak to się dzieje, że terapeuta z wami nie wytrzyma? Nie, on po prostu zmienił pracę i yy, nie pozwolono mu dokończyć naszej grupy, pracy z naszą grupą. A wiem, że to się nie zdarza, że zazwyczaj jest tak, że terapeuta może dokończyć to, to po pierwsze, a po drugie zazwyczaj nie zdarza się, że terapeuta gdzieś idzie. Więc tutaj ta strata piąta była naprawdę wielkim zaskoczeniem i no, to był trudny dla nas moment. Myśmy się zezłościli, mieli, byliśmy pełni żalu, um, zasmuceni byliśmy. Um, no czuliśmy się, tak jakby naprawdę ta grupa była mocno nieudana i dopytywaliśmy, czy jest sens kontynuować tę grupę, no, bo coś tutaj, jest, coś tutaj jest nie tak, ona się zrobiła taka grupkowa, a nie grupowa, ja tak ją nazywamy, jest grupkowa. No ale yy, usłyszeliśmy, że jest szansa, yy, jest, yy. no ale usłyszeliśmy, że jest sens kontynuować tę terapię. Za Pana przyszła Pani, która sobie doskonale poradziła z tym trudnym zadaniem. Była uśmiechnięta, weszła z taką nową energią, dobrą energią, więc dotrwaliśmy do końca i właśnie pod koniec dopytywaliśmy, czy jest taka możliwość, żeby tę grupę przedłużyć, bo wybuchła wojna 2.0. Ja tak nazywam wojn wojną 2.0, bo trwa od 2014 roku. To są zupełnie nowe okoliczności, więc jest o czym rozmawiać, jest w czym być. Jest nad czym pracować, także może no chociaż o miesiąc, no kilka miesięcy podgadywaliśmy, ale usłyszeliśmy kategoryczną odpowiedź: Nie, kończymy 28 czerwca. Tutaj nic, niczego nie przedłużamy, zasady są proste. Więc tego 28 się pożegnaliśmy. Przynieśliśmy ciastka, czekoladki, bezalkoholowego szampana, którego wypiliśmy już po wszystkim, nie w trakcie spotkania, pełna pro, e, profeska tam była. Było miło. Terapeuski też mówiły, jak one odbierały tę naszą grupę. Stwierdziły, że ta grupa była taka nowoczesna, że dzięki niej mogły poznać nowe problemy, które się pojawiają w społeczeństwie, czyli na przykład hejt, z którym niektórzy się muszą mierzyć. Także to było bardzo. Takie budujące spotkanie, bardzo poruszające spotkanie i też dobrze poprowadzone, że jednak mając tę świadomość, że nie dokończyliśmy wielu rzeczy, jednak czuliśmy, że się pożegnaliśmy. Sporo strat, sporo niespodziewanych i nietypowych dla procesów wydarzeń i sporo zdań bez kropki na końcu. Tak. Jak skończyła się terapia, to co się z tobą działo? Poczułam ulgę, cieszyłam się, że odzyskałam wtorek. Nawet nie wiesz Asia, ile rzeczy się dzieje we wtorki, jakieś premiery, jakieś koncerty, ja to wszystko y, straciłam. Na rzecz terapii, bo terapia w tamtym momencie mojego życia była dla mnie najważniejsza, więc za te wszystkie atrakcje serdecznie dziękowałam, ale wybierałam te spotkania. I to była ulga, że ja te wtorki odzyskałam. Już nawet nie chodzi o te koncerty i te premiery i te wszystkie eventy, tylko chodzi o ten czas i spokój i to, że po prostu stałam się bardziej dyspozycyjna czasowo. Pomyślałam, że to jest mój ogromny sukces koniec tej grupy. To, że sporo ludzi odeszło, a ja wytrwałam. I inni uczestnicy, kiedy słuchali, że dla mnie to jest taki wielki sukces i yy, że się tak tym cieszę i chwalę, to oni tego nie czuli. Oni mówili: Nie, ja nie czuję, że to jest jakaś wielka rzecz, że dotrwałem do końca. Yy, Inni też się tak nie stresowali, jak ja się stresowałam tym wszystkim. Nie byli tak spięci, ale ja uważałam, że tak, że to jest wielka rzecz, że to, było, że to był duży wysiłek, to było duże poświęcenie, że też moja rodzina, moi bliscy musieli się dostosować do tej terapii, chociażby właśnie ze względu na to, że nie mogłam z nimi pojechać na te wrześniowe wakacje. Co więcej, Opowiem o tym, jaki to był wysiłek dla mojego ciała. Ja przez pierwsze miesiące... Na każdym spotkaniu bardzo się pociłam, ale było mi jednocześnie strasznie zimno i się telepałam na krześle. Byłam tak spięta, że następnego dnia miałam zakwasy w udach, bo tak napinałam te mięśnie. Więc moje ciało bardzo reagowało na to, co się dzieje i, i musiałam odchorować te spotkania. Żałuję, że sobie nie pozwalałam na relaks, na, takie, na taką regenerację cisnęłam dalej. Czułam, że ta środa po wtorku jest troszkę taka wolniejsza w moim wykonaniu e, i nie jestem tak dyspozycyjna jak zawsze, ale e, ten odpoczynek powinien być lepiej zorganizowany zdecydowanie. Jesteś teraz w kontakcie z osobami z grupy? Terapia się zakończyła? Tak, tak. Tak, nawet dzisiaj pisaliśmy. No. I oglądają teraz moje filmy i słuchają mojego podcastu, bo niedawno ruszyłam z podcastem, dlatego że jednak wolałam, żeby oni w czasie grupy nie oglądali tych moich filmów. No bo ja udzielam różnych wywiadów, w tych wywiadach się uzewnętrzniam. To by było moim zdaniem nie fair, że oni by mnie mogli poznać jeszcze w internecie i mieć większą wiedzę na mój temat niż ja miałam szansę. Zdobyć wiedzę o nich. Rozumiesz, o co chodzi. Rozumiem, ale też przyszło mi takie pytanie do głowy, które może jest trochę dalej od tematu naszej dzisiejszej rozmowy. Jak daleko jest Paulina w internecie od tej Pauliny na żywo? Trochę jestem daleko, a trochę jestem blisko, bo jeżeli chodzi o takie zachowanie, taką swobodę opowiadania o sobie, to raczej staram się tutaj być autentyczna. Natomiast gdy mówię o języku, to jednak towarzyszy mi takie spięcie. I wtedy wchodzę w rolę Pauliny mówiącej o języku. I ta Paulina jest trochę inna niż ta Paulina na, na co dzień. No bo jest właśnie jeszcze bardziej spięta i taka skoncentrowana i naprawdę stara się mówić poprawnie, a na co dzień jednak zdarzają mi się jakieś wpadeczki. Po drugie, zdarzało się, że po drugie, niektórzy mnie kojarzyli. To znaczy, niektórzy wiedzieli, że to w pewnym momencie się zorientowali, że aha, to ty jesteś, to ta Paulina. I zwrócili mi uwagę na to, że ty jednak w tym internecie to jesteś yy, inna, taka pewna siebie, taka bardziej przebojowa. Ja na to, no, a jaka mam być? No, bardzo przepraszam, ja mam tutaj taki problem, bo chciałabym powiedzieć, że. Yy, próbować, łączymy z dopełniaczem, a nie z biernikiem, no, ale tak naprawdę to nie chcę wam zawracać czasu i, i zawierać czasu i zawracać głowy. Także, no wiecie, może powiem, może nie powiem, nie do końca wiem, jak to powiedzieć, nie do końca wiem, jak wy odbierzecie to, co ja powiem, może wy będziecie mieli problem z tym, że jakaś baba w internecie wam mówi, jak mówić, jak nie. No przecież tak to Gdybym tak mówiła, to nikt by y, mnie nie oglądał, bo by się zastanawiał, o co mi chodzi i o czym ja właściwie mówię. Natomiast na grupie pozwalałam sobie na to, że czegoś nie wiem, że czegoś nie rozumiem, na różne wątpliwości, słabości, na płacz, y, na opowieści naprawdę o bardzo prywatnych sprawach. Y, także no, i blisko, i daleko. Być może słuchają nas takie osoby to już ostatnie moje pytanie do Ciebie na dzisiaj, ale ja myślę, że jeszcze kiedyś gdzieś tam w życiu pogadamy, jak nie w podcaście, to na jakimś ramenie gdzieś w Warszawie. Eee, w moim podcaście jeszcze przecież, bo mój podcast pójdzie pierwszy przed Twoim. Eee, Czyli w tym podcaście, który już został wyemitowany. Tak, tam, A aha, pogadamy, dobra. Tak, proszę Państwa, pogadamy w tym podcaście, który już jest wyemitowany. Idźcie do Pauliny, polecam Pauliny podcast. Wprawdzie, no, jestem trochę nadąsana, że jestem odcinkiem z gościem numer dwa, bo z jakiegoś powodu Radek Kotarski został gościem numer jeden, co jest dla mnie jakimś zupełnym nieporozumieniem, no ale to z ale Pauliną to dlatego, załatwię że... poza wizją. Ale to dlatego, że Radek był na początku, a podcast nazywa się Ludzie się nie zmieniają. Tytuł jest przewrotny, bo chodzi o to, że się zmieniają. I chcę um, zastanowić się nad tym, jak my się zmieniliśmy przez ostatnie 10 lat. I 10 lat temu był Radek, a ciebie poznałam troszkę później, więc no Radek był pierwszy, wybacz. Dobra, no jakoś to, jakoś to przeboleję. W każdym razie. Gdybyśmy, jeżeli już mówimy o, o czasie, o dwóch Paulinach, o zmianach, być może są jakieś osoby, które słuchają nas i stoją u progu decyzji, czy terapia grupowa jest dla nich, a mają jakieś różne przekonania, myśli, że nie bardzo. Są taką Pauliną z początku 2021 roku. To co ty byś powiedziała im i co byś powiedziała tamtej sobie po terapii grupowej? Zacytuję tekst. Znaczy tak przytoczę, sparafrazuję tekst, który wyświetlił się na ekranie autobusu, którym jechałam jakoś właśnie w marcu. I na tym ekranie pojawiło się coś takiego: Najbardziej boimy się rzeczy, które musimy zrobić, i w głębi serca dobrze o tym wiemy. Kiedy ja to przeczytałam, pomyślałam sobie okej okay, wszechświecie. Dobrze już pójdę na tę terapię grupową, naprawdę już jaśniej się nie da. No, i pomyślałam, że to jest w sumie bardzo uniwersalne, więc jeśli ktoś po drugiej stronie jest taki ktoś, kto się zastanawia, kto się boi, ale kto czuje, że jednak to może być to i to może pomóc, no to niech pójdzie. Najwyżej zrezygnuję, no tylko niech przyjdzie już na te dwa spotkania. Też w mojej grupie były takie osoby, które napisały, że się pomyliły. Że to nie to, albo że wolą jednak terapię indywidualną. No, pojawiły się, zniknęły, świat się nie zawalił, więc może się zdarzyć, że się pomylimy. Tylko apeluję jako osoba, która jednak ma za sobą całą terapię grupową, w sensie, która dotrwała do końca, apeluję o to, żeby przyjść i powiedzieć grupie, dlaczego się odchodzi, co się stało i wyjaśnić, że to nie do końca. Grupa jest winna, tylko bardziej Wam coś nie odpowiada. A jeżeli grupa jest winna, no to też o tym powiedzieć. Żeby nie zostawiać tego znaku zapytania. No. A że relacje w grupie to kawałek życia. Sami sobie zinterpretujcie, co mam na myśli, z jakim przesłaniem kończę to spotkanie. E, traktujmy się. E, traktujmy się otwarcie jako ludzie, i pytajmy. Oto. Pytajmy, tak. Tak, o, przede wszystkim Myślę, że się zgadzamy w tym, w tym temacie. Mniej kropek, więcej, ja więcej widzę, znaków dzisiaj... zapytania. Mniej kropek i wykrzykników, więcej znaków zapytania. Proszę Państwa, ja zrobię taką planszę z takim napisem, y, i po prostu zamiast Juliana Tuwima i tych wszystkich na drodze będzie Paulina Mikuła. To będzie po prostu Twój wkład w psychoedukację. Mniej kropek, więcej znaków zapytania. Moją i Waszą gościnią była Paulina Mikuła. Mówiła inaczej, mówiła pięknie, mówiła dźwięcznie. Y, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Starałam się, chociaż jest dwudziesta druga u mnie. Więc nie było to łatwe zadanie. Także przepraszam za wszystkie niedociągnięcia, gramatyczne wpadeczki, ale też y, cały czas jestem jakaś poruszona. Kiedy mówię o tej grupie, to y, emocje są we mnie. Y, więc y, kiedy człowiek jest w emocjach, to troszeczkę trudniej mu mówić składniej, ładniej i piękniej. Chodzi wyciście. przede wszystkim o pieniądze. Ale myślę, że chodzi przede, przede nie o pieniądze. Nie dlatego zapraszam wszystkich na mój patronite. Dziękuję mądrze. tym patronom, którzy już sypią groszem. No, no, mam nadzieję, A tak, że, że jakim, chociaż to mówiąc, się no, uda. Mikuła ciebie work life balance bo u mnie jest jeszcze szesnasta. 15, więc ja się wyrobiłam, ale dziękuję Ci bardzo za y, m, dopasowanie się do mojego nietypowego na ten moment y, harmonogramu. Proszę Państwa, to był podcast Gutral Tu chodzi o wszystko, tu chodzi o ludzi, tu chodzi o emocje, ale chodzi też o pieniądze, więc zapraszam na patronę i nie żartowałam z tym. Dziękuję wszystkim 25 patronom, którzy już wspierają ten podcast i czekam na więcej. A jeżeli chcecie więcej rozmów, no to cóż, mogę Wam powiedzieć. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Gutral Gada. To mówiłam ja, Joanna Gutral. Do usłyszenia. Do usłyszenia, pozdrawiam.